Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę została założona w 1991 roku, wtedy jeszcze jako Fundacja Dzieci Niczyje. Założyła ją dr Alina Margolis-Edelman, która była pediatrą świata. Mieszkała we Francji, podróżowała po świecie, gdzie niosła pomoc w różnego rodzaju misjach i zajmowała się problemem dziecka krzywdzonego. Zauważyła wtedy, że w Polsce ten problem jakby nie istnieje, niewiele się o nim mówi, bardzo niewiele działa, nie ma żadnych systemowych aktywności, które przeciwdziałają i pomagają dzieciom, które doświadczyły krzywdzenia. Przez wiele lat fundacja nosiła nazwę Fundacji Dzieci Niczyje. Natomiast zauważyliśmy, że ta nazwa nie służy naszym podopiecznym. Dzieci potrzebowały siły, potrzebowały przychodzić do miejsca, które nazywa się w taki sposób, w jaki działa. Dlatego zmieniliśmy naszą nazwę na Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Nasza fundacja rozrasta się. Mamy w tej chwili 5 centrów pomocy dzieciom. Do naszego centrum po pomoc trafiają dzieci, które doświadczyły przemocy. Przemocy, która jest przestępstwem. W naszym Centrum Pomocy Dzieciom dziecko, ale także rodzic otrzyma pomoc terapeuty, pomoc lekarza psychiatry, lekarza pediatry, prawnika czy pracownika socjalnego, jeżeli będzie taka potrzeba. Uważamy, że to jest najlepszy model pomocy, najbardziej efektywny, specjalistyczna, interdyscyplinarna, kompleksowa i bezpłatna pomoc dla dziecka oraz rodzica pod jednym dachem. Chcemy, żeby we wszystkich miejscach, w których przebywają dzieci, były wprowadzone standardy ochrony dzieci, które będą je chronić, które będą ułatwiać podejmowanie interwencji. To jest naszą wizją, żeby wszyscy profesjonaliści w Polsce, czyli wszyscy rodzice, mieli wiedzę na temat tego, w jaki sposób rozpoznawać, że dziecko może doświadczać krzywdzenia, w jaki sposób nieść mu pomoc i żeby we wszystkich miejscach w Polsce taka pomoc była dostępna. Ogromnie ważne dla nas są działania rzecznicze, czyli bezpośredni wpływ na prawo dotyczące sytuacji dzieci w Polsce. Bardzo ważnym osiągnięciem fundacji jest fakt, że osoby poniżej 18 roku życia w toku postępowań karnych, czyli kiedy są pokrzywdzonymi lub świadkami, są przesłuchiwane w przyjaznych pokojach przesłuchań i tylko jeden raz w toku całego postępowania. Przyjazne pokoje przesłuchań są miejscem, gdzie dzieci w bezpiecznych warunkach mogą opowiedzieć o tym, co je spotkało i nie muszą opowiadać o tym kilka razy przed różnymi osobami. Pierwszy bezpieczny i przyjazny pokój przesłuchań był właśnie w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach działań Fundacji zajmujemy się także bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. Realizujemy to w dziale Dziecko w sieci. Realizujemy działania skierowane do osób dorosłych, do nauczycieli, do rodziców. Są to konferencje, scenariusze zajęć dla nauczycieli, kampanie skierowane także do rodziców, na przykład kampanię o uważnym rodzicielstwie. Mamy także działania skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży, takie jak Digital Youth Forum, czyli forum młodzieżowe na temat bezpiecznego, kreatywnego, twórczego wykorzystania internetu przez młode osoby. Każdego dnia kontaktują się z nami dzieci i młodzież, przychodzą do naszych placówek, dzwonią do telefonu zaufania. Przez 30 lat naszej działalności odebraliśmy około 1 300 000 połączeń od dzieci i młodzieży i pomogliśmy 600 tysiącom dzieci. Program pomocy telefonicznej to 2 telefony zaufania. Jeden 800-100-100 dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci i drugi 116-111 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Ten telefon jest telefonem skierowanym do wszystkich młodych osób, które potrzebują porozmawiać o ważnej dla nich sprawie, które potrzebują opowiedzieć o swoim problemie, trudności. Na ten moment głównie młode osoby kontaktują się z nami, poruszając tematy związane ze zdrowiem psychicznym. Kolejnym tematem, który jest często poruszany w telefonie zaufania, to temat przemocy, temat relacji rówieśniczych, temat relacji z rodziną oraz temat dotyczący seksualności i dojrzewania. Telefon działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i jest odbierany przez 80 specjalistów, prawie 80. Są to głównie psycholodzy i pedagodzy. Przechodząc do fundacji,
zauważyłam, że bardzo szybko, że są tutaj osoby, które rzeczywiście chcą czegoś mnie nauczyć, pokazać mi, w jaki sposób wykonywać te prace, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą, żeby to coś zmieniało, żeby to mogło rzeczywiście komuś realnie pomóc. Nie zawsze rozmowy są łatwe. To często są trudne historie, jednak też takie rozmowy są angażujące i sprawiają, że gdzieś te emocje budzą się również w nas. Myślę sobie, że dzięki temu też można poczuć tą satysfakcję i to, że ta praca, mimo że momentami ciężka, rzeczywiście komuś pomaga i ma sens. Mam wrażenie, że dzięki temu, że działamy jako fundacja, też to ma wpływ na to, co się dzieje wewnątrz nas, jak też podchodzimy do siebie z taką dużą troską, uważnością i nie wyobrażam sobie w tym momencie zmiany tego sektora. Misją Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest to, żeby wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo, żeby były traktowane z poszanowaniem ich godności i z respektowaniem praw dzieci. Dzieci, które się z nami kontaktują, mówią, że to, czego potrzebują najbardziej, to są dobre relacje. To są dobre relacje z innymi ludźmi, przede wszystkim z dorosłymi, którzy mogliby być pięknymi i dobrymi przewodnikami po dorastaniu i po przyszłości.